13 grudnia 2981 roku, data, która na trwałe pozostanie w pamięci nas wszystkich, szczególnie tych, którzy w tym dniu doświadczyli dobrodziejstw stanu wojennego. My, członkowie Solidarności, nigdy nie pogodziliśmy się z decyzją wprowadzenia stanu wojennego przez reżim komunistyczny. Internowanie, prześladowania, tortury fizyczne i psychiczne, a nawet zabójstwa nie mogą mieć naszej akceptacji. Te zbrodnie tamtego okresu nigdy nie zostały rozliczone. O tym musimy pamiętać. Należy również pamiętać o tych wszystkich, którzy w sposób szczególny poświęcili się dla kontynuacji idei Solidarności w warunkach stanu wojennego, jak i już po zalegalizowaniu związku po strajkach 1988 roku. Nigdy nie wolno nam zapomnieć o rocznicy stanu wojennego. Mało tego, musimy mówić o tym wszędzie tam, gdzie widzimy fałszowanie tamtych wydarzeń. Musimy mówić o tym w szkołach, w pracy i w naszych miejscach zamieszkania. Szczególnie należy zadbać o młode pokolenie, które w sposób szczególny jest narażone na fałszywe wersje wydarzeń. Sam fakt, że w tym roku nie bierze udziału klasa wojskowa, nie jest przypadkiem. To efekt działań tych, którzy powinni być rozliczeni i schowani za ciemnymi kartami w historii. Gromadzą się tu pod krzyżem, symbolem walki i męczeństwa pracowników Huty Stawola, postawionego w listopadzie 1980 roku, przypominamy o tamtej haniebnej dacie oraz oddajemy cześć wszystkim, którzy oddali życie za ideały Solidarności. Niech ten marsz milczenia ulicami będzie wyrazem pamięci oraz wyrazem naszej wspólnej jedności w tak trudnych czasach, w jakich żyjemy. Obawa utraty miejsc pracy jeszcze bardziej powinna nas jednoczyć i mobilizować do walki. Solidarność nie walczyła o byt dla bogatych i naszych prześladowców. Walczyliśmy o godne życie i pracę dla wszystkich, wychowanie naszych dzieci w duchu patriotyzmu do naszej ojczyzny i poszanowaniu naszej wiary katolickiej. Chcę podziękować za obecność wśród nas naszemu biskupowi w sposób szczególny, jego ekscelencji księdzu Edwardowi Frankowskiemu, który jakże często wzmacnia nas duchowo i daje nadzieję, który również mocno doświadcza ataków laicyzującego się społeczeństwa. Nawet tu w Stalowej Woli, nazwanej przez Jana Pawła Silnej Bogiem. Naszym obowiązkiem jest przypomnieć osobę również księdza Jerzego Warchoła, długoletniego duszpasterza ludzi pracy, który zawsze był z nami tu pod krzyżem. Dziś cierpi zmożony chorobą. Księże Jerzy, myślami jesteśmy z Tobą w tych trudnych chwilach i modlimy się za Twoje wyzdrowienie. Także chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim i oddać głos Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu. Przewodniczącemu dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiamy także pana przewodniczącego Kaczmarka i wszystkich, którzy zlegli chorobą i którzy nie mogli z różnych przyczyn tutaj być, choć bardzo chcieli. Łączymy się duchowo z tym marszem, który jest dzisiaj marszem w Warszawie za Opolskę wolną, niepodległą i solidarną. O wolne media w Polsce, o miejsce na multipleksie cyfrowym dla telewizji Trwam. O wolność słowa dla wszystkich Polaków. O wolność podejmowania różnych inicjatyw, decyzji, tak jak to było w 80 roku, przed stanem wojennym. Właśnie ten krzyż, który tutaj stoi, upamiętnia nie tylko czas stanu wojennego, ale także i ten błogosławiony czas wielkiego zrywu solidarnościowego, powstania Solidarności w 1980 roku. Ta data listopadowa nam uświadamia, że to właśnie w listopadzie było powstanie. Były powstania narodowe, zrywy niepodległościowe. W końcu odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku. Potem w 20 chcieli nam znowu odebrać tą wolność. Te hordy bolszewickie, które szły na zachód. Matka Najświętsza przyszła nam z pomocą w cudzie nad Wisłą. I później niedługośmy mogli cieszyć się niepodległą Rzeczypospolitą z obu stron, tak z zachodu najpierw, a potem nóż plecy ze wschodu dostali Polacy, nasza ojczyzna, cały nasz polski naród.
który miał być zniszczony, miało nas nie być. A jednak żyjemy i poderwaliśmy się. Długi czas byliśmy w niewoli i to bardzo ciężkiej niewoli, terroru stalinowskiego i komunistycznego, kiedy nam odebrano podmiotowość, kiedy nas traktowano jak niewolników. I wreszcie ten zryw solidarnościowy 80 roku, tak piękny, tak wspaniały, tak bardzo zapowiadał się, ale niedługo mogliśmy się cieszyć tym właśnie tą wolnością, solidarnością, bowiem wytoczono wojnę przeciwko narodowi. Tak jak pan przewodniczący powiedział, ta data 13 grudnia 81 roku, wybuch stanu wojennego, zostanie na zawsze jako taka krwawa plama na organizmie, żywym organizmie ojczyzny naszej, polskiego narodu. I dlatego też teraz, po tylu latach, chcemy wracać uporczywie do tych ideałów, które były, które nam przyświecały wtedy, które miały być zniszczone stanem wojennym, ale nie da się zabić ducha narodu. Można go osłabić, ale zabić się nie da. I dlatego teraz ten marsz milczenia, którym będziemy przechodzić, niech będzie dla nas czasem zbierania sił duchowych, sił umysłowych, moralnych, a przede wszystkim sił religijnych, abyśmy w imię tych szczytnych wartości, które nam podaje Chrystus w Ewangelii, byśmy zło dobrem zwyciężali. Chcemy teraz ogarnąć naszą modlitwą wszystkie ofiary stanu wojennego. Ponad 100 osób zginęło. Ile było rannych, ile z pracy wyrzuconych, ile wyrzuconych za granicę, na tułaczkę. Jakie wielkie spustoszenie w gospodarce, poprzetrącany kręgosłup narodu. Do dzisiaj nie możemy pozbierać. Do dzisiaj nie możemy osiągnąć tego, co było w 80 roku. I dlatego tym bardziej teraz modlimy się, bo wiemy, że sami sobie nie poradzimy. Niech się niebo otworzy dla nas. To ciemna aura jest symbolem ciemności, jakie chcą ogarnąć umysły i serca Polaków. Zło jest tą ciemną siłą, która chce niszczyć. Natomiast chcemy to zło dobrem zwyciężyć. I dlatego te lampiony, dlatego te świece, dlatego właśnie uczywa, ażeby jeszcze raz przypomnieć, że dobro musi zwyciężyć. Światło zwycięży ciemności. Solidarność zwycięży. Solidarność odbuduje ducha narodu, odbuduje naszą ojczyznę. Tylko trzeba jeszcze raz zewrzeć szeregi, jeszcze bardzo bardziej uwierzyć w to, ale już nie liczyć tylko na siebie, ale liczyć przede wszystkim na Boga, na Jego łaskę i na to, że włączy się cały naród, zjednoczy się tutaj cały naród. Nie będą tylko połowa pójdzie do wyboru, a połowa nie pójdzie, tylko pójdą wszyscy. I wtedy dopiero będzie to pewne, że taka jest wola całego narodu, a nie tylko części narodu. Modlimy się więc modlitwą Anioł Pański za wszystkie ofiary stanu wojennego. Polecamy także księdza Jerzego, duszpasterza, ludzi pracy. Modlimy się o szczególną opiekę księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego patrona i duszpasterza, kapelana Solidarności. I modlimy się za tych wszystkich, którzy dzisiaj w Polsce poderwali się, ażeby nie przespać, nie przegapić tej ważnej daty, ale żeby się zmobilizować, zjednoczyć i do zwycięstwa dążyć. Thank you.
No, miałeś rację. Jest mistrzem w paleniu. A tam gdzie wysadza, tak?